Halo. Halo. Jak to zrobię jakiś ktoś zrobi sobie ze mnie bekę, to by sobie znajdę cię i po prostu ci zęby rozbija. Halo? Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Przeciw mi tak samo sędziorzy, to rano doświadamy. Dawaj. Rozłączyłem się językiem. Witaj drogi Mikołaju, witaj droga Mikołajko. Witam was w Mikołajki, jeżeli się wyrobiłem z montażem. Czujecie święta? Tak? Nie? Ja też nie. Ale zmieńmy to, uwaga, 3, 2, 1, gotowe! Ale czekajcie, jeszcze tutaj jedna rzecz! O! Witam was bardzo serdecznie. No, uznajmy, że w świątecznym filmiku. Dobra, witam was w świątecznym odcinku. Przynajmniej możemy tak zaliczyć, bo wiecie, mam czerwoną czapeczkę, to możemy do tego zaliczyć ten świąteczny filmik. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie prankować. Wcale nie jestem przygotowany. W dzisiejszym odcinku będę prankować moich widzów telefonami, fake telefonami, oczywiście ja będę dzwonić. I słuchajcie, mam dla was deal. Jeżeli pod tym filmem wbijemy 200 łapek w górę, to ten komputer będę ubierał jako choinkę, bo dużo osób mówiło, że się świeci. W takim razie zrobię z niego choinkę. No, ale to 200 łapek i taki filmik nagrywam. Dobra, mam tutaj sobie zapisane wszystkie telefony, do których będę dzwonić, oczywiście z numeru prywatnego, żeby mnie kurde nie znaleźli, nie zabili i nie porwali mojego numeru telefonu. No i słuchajcie, na początku zostawcie łapeczkę w górę, subikę, dzwoneczkiem, tutaj macie taki czerwony przycisk subskrybuj, taki sam kliknijcie tam na dole. Będzie mi naprawdę bardzo miło, wtedy się pojawicie tutaj w 5 ostatnich subskrybentach mojego kanału. Wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam się więcej dzieje i więcej o mnie wiecie i więcej się możecie dowiedzieć. Napiszcie w komentarzach hashtag pozdrawiam odcinek, a przypnę wam serduszko. A teraz już bez zbędnego przedłużania lecimy z prankowaniem. Okej, na początku może zabawimy się w policję. Oczywiście to jest nielegalne, wiecie, nie można się podszedć pod policjantów, także nigdy tego nie róbcie. Zadzwonimy sobie do Trelka, Trelek, znaczy teraz Wetrex w sumie się nazywa. Dobra, dotknij, dzwoni. Halo? Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj z komendy miejskiej policji. Słucham? Halo? Halo? Halo, proszę pana. Dobra, pierwszy numer telefonu chyba się udał. Udało mi się kurde świątecznie sprankować. O, aż sobie tak poleciał. O, dobra, także słuchajcie, pozdrawiam Wetroxa. Udało mi się sprankować i szczerze, to co na początku odwaliłem, to po prostu masakra, bo już na początku zwaliłem to, ale udało się. Dobra, lecimy sobie z kolejnym numerkiem. Oczywiście ten fokus ciągle reguluję, bo teraz lecę na manualnym fokusie i zrąbałem po całości, bo za chwilkę, za jakieś dwie minutki lub minutkę filmu zobaczycie, jak bardzo się rozmazał ekran. Brawo ja. Miłego oglądania. I raz jak jestem bliżej, to muszę to poprawić i tak dalej. Ale przynajmniej nie lata tak. Ten fokus. Dobra, dzwonimy sobie teraz, słuchajcie, do Szymona. Szymon chyba nie odbiera. A tu... Halo? Dobra, czyli się nie udało, to w ogóle jakaś reklama mi się puściła, to ładnie. Idę ją wyłączyć. Bo mi kominek kradną, wariaty. Dobra, Szymon niestety nie odebrał. Lecimy sobie dalej z kolejnym tutaj, z kolejnym numerkiem. Uwaga, uwaga, uwaga. Może Wiktor odbierze? Zobaczymy. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość o sygnale. Serio? Serio? Kolejna osoba, nic. Oj Szymon, oj Wiktor. Dobra, dzwonimy do Oktawa. Może nawet się uda do wszystkich zadzwonić. No patrzcie. Mam nadzieję, że już Oktaw odbierze. T-Mobile. Poczta głosowa. Nagraj wiadomość. Nie. O, czemu no, czemu? A później będą komentarze. Jak to dzwoniłeś, jak ja nawet nie odebrałem? Jak nawet nic nie dzwoniło. No, no, dzwoniłem. Dobra, teraz lecimy bardziej z osobami, które możecie znać. Ja na pewno ich znam. I tutaj może być niezła konwersacja, bo Sandok jest bardzo nerwowym człowiekiem. A ja go teraz próbuję nieźle wyprowadzić z równowagi. Halo? Halo? Halo, dzień dobry! Halo? Halo! Ja pierdolę, jak to zrobię jakiś... Ktoś zrobi sobie ze mnie bekę, to
obyczaj znajdę cię i po prostu ci zęby rozbiję. Halo? Halo? Kacper! Co? Kacper, chodź na hulajnogę! Buster? Kacper! Buster? Kacper? Buster? Kacper! Nie oszukasz mnie. Kacper? Buster, nie oszukasz mnie. Kacper? Nie oszukasz mnie. Nie oszukasz mnie. Kacper? Nie, żaden Kacper i się Buster. Kacper! Oj, teraz twój głos się załamał. Dziadek, chodź tutaj! No halo, wnuczek! Halo, Kacper! Wiesz co, ty tam iść lepiej te swoje kraty ukraje, bo akcesorium niestety ci się nie udało. Kacper! Oj, tu już cię słyszę. Ja wiem, że to ty, Master. Kacper! Kacper! Kacper, daj no Kamila! No cześć, Sandok, sejka. Co? Kacper? Master, proszę ja. Kacper? Master. Co tam, Sandok? Dobrze, aktualnie sam meczek oglądam. O, fajnie. Ej, a wiesz, że w ogóle ten filmik wleci 24 grudnia? O, na Mikołajki. Jezus, masz się podzielić. No, także wiesz, w Wigilię wiesz, co oglądać. No wiem, co oglądać, albo pamiętałeś, to wiesz, nie musiałeś na prywat. A wiesz co, Sandox? Co? A co jeżeli to jest prank i tego filmu w ogóle na kanale nie będzie, ja się tylko teraz bawię? Na live? Ja się przyzwyczaiłem, Matrix mi to jak cały czas robił. Aha, bo wiesz, bo ja teraz tak naprawdę robię live'a na YouTubie, nie? Więc możesz pozdrowić czat. Robisz live'a? No. Bartek, odpal kanał Master. Zobacz to. Niestety, zobacz. Muszę mieć to nagrane. Czekaj. No ja sobie czekam, spoko. Kacper. No dobra, nie udało ci się. Nie ma żadnego. Dobra, zamknij, bo nie ma żadnego live'a. No tak samo nie będzie filmu 24. No, czekaj. No mówi się wtedy trudno. Nie no, 6 będzie. Trzy pranki w jednym cię zrobiłem. Ja rozpoznam twój głos, słuchasz mi głowę. Mateusz, może iść? Co? Czekaj, bo tu konwersację prowadzę. Co, Mateusz? Telefon. No tu mam, ale potrzebuję go. Dlaczego? Nagrywam filmik. No fajnie. Przecież ci się spali za chwilę mój telefon. Nie spali się, wszystko dobrze. Idź, Mateusz. Teraz uchodzisz. No dobra, idź się ucz. Taka, bo mi zimno. No dobra, kurde. Idź się ucz. I tak cię nie widać. Idź się ucz. Dobra, Sandoksik, co tam chciałeś powiedzieć? Bo mi zimno. Sandoksik. No? Ty nagrywasz czasem, nie? Tak. Znasz się dobrze, co nie? Co? Bo ty mnie znasz, co nie? No tak, no znam, no. Jest nagłośno mówiącym, co nie? Jeszcze raz? Jest nagłośno mówiącym, co nie? No tak. Mojego numeru nie widać, co nie? No nie, a jak będzie widać, to zamarzę. Dobra, daj telefon bardziej tak przy kamerze. No. Jest gotowe wszystko? Poczekaj, jeżeli coś złego powiesz, to będzie cięcie. No mów. Droga pani, drodzy widzowie Westera, zapraszam was na najlepszy kanał na polskim YouTube, jaka jest. No, okej, okay, czyli Buster mówisz, dobra, okej, okay, przekazałem, dobra. Dobra, a BTW tak już poza filmem, to weź, chcesz to zapisać ten numer, przynajmniej jakby w Poznaniu, to będę musiał jakoś z tym kontaktować, a nie, bo ty na sprawę do mnie zadzwoniłeś. Dobra, ja ci później ten, dobra. Okej, okay, no to powodzenia tam dalej, dzwonię tam do swoich widzów. No, fejka. Tylko, mam pomysł. No? Na następnym telefonie ześpiewaj Barkę. Dobra. Wiesz, za tych live'ów coś śpiewaliśmy. Dobra, Sandox, dzięki wielkie. Dobra, siema. O, dobra, lecimy. O panie, to ty na mnie spójrz. Dobra, czekajcie sobie tylko teraz tak. Mateusz, jakie było hasło do twojego telefonu? To fajnie. A, już wiem, dobra. A, mam, dobra. Waster, hacker. Dobra, lecimy z Barką, dzwonimy sobie do Kingstar. Albo nie, do Kingstar jeszcze normalnie. Do Kingstar jeszcze sobie pobejtuję normalnie głosikiem. A do Kuby Koprulo wlecę z Barką. Halo? Kacper? Co to jest? Kacper?
kto? Kacper. Jaki Kacper? Kacper. No jaki Kacper? Kacper. No jaki? Nowak. Jaki Kacper Nowak? Nowak. Jaki Nowak? Kacper. Jaki Kacper? Kacper. Kacper Nowak. Kacper. Kacper! Co? Nowak! Jaki Kacper Nowak? Okej, to cześć! To cześć! Rozłączyłem się językiem! Ale jestem dobry. Pozdrawiam ciebie, Kingstar. Przepraszam, że się tak chamsko ten. Myślałem, że nie zadziałał mi język na telefon. No nic. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kingstar. Zędzelek do ciebie, dla ciebie. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Kacper Nowak z tej strony. Lecimy dalej z prankowankiem, bo jest godzina 19. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy dalej z prankowaniem. Teraz słuchajcie, dzwonimy do Kuby Koprulo. Koprulu, Koprulo. I ja mu ładną piosenkę zaśpiewam. Dobra, słuchajcie. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Przepraszamy, wybrany numer jest na nie. O nie. Przepraszamy, wybrany numer jest. Dobra, ostatni raz. Ej, tekst. Prankuję moich widzów tekstem piosenki. Ej, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Dobra, pozdrawiam ciebie, Kuba, bardzo serdecznie. Wiedziałem, że coś z Kubą może być nieźle. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dzwonimy. Oczywiście z kolejną zwrotką. Albo od razu, jeszcze raz na nowo będę śpiewać. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi. No nie, no Damian. Ej, przyjacielu. Zbyt ładnie śpiewam. Ta bajka był dobry pomysł. No dobra, kurde, coś... Ta barka za bardzo wygrywa, słuchajcie. Ta barka jest po prostu przekozak. Zobaczymy, kiedy ktoś się skrapnie do tej barce, a mam jeszcze kilka tutaj osób. Dobra, Damian Czut. Damian Czat? Może Damian zgani. Zobaczymy, czy Damian mnie pozna. No zobaczymy, tyle już mnie zna. Powinien poznać sobie. Przecież wie, że nie umiem śpiewać, ale zobaczymy. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za... Master. Nie mogę, no. Głupi jesteś. Mam na ciebie challenge. Stary! Najgorsze jest to, że tą barkę nie śpiewam już czwarty telefon albo trzeci i wszyscy się rozłączali. I co? Słuchaj, bo to jest mój trzeci telefon albo czwarty, w którym śpiewam barkę, nie? I wszyscy się rozłączali, jakby było, jakby takie szkoledowanie było przez telefon. A odcinek robisz, czy co? Nie, tak po prostu dzwonię, co tam u ciebie? A masz hajwa? Nie. A szkoda. No ale masz, no jaki challenge? Lubujesz się do tego snapa, bo trzeba go wypromować. Ty byś mógł zrobić przed live'em teraz tą grę. Dobra, teraz upromo, no dawaj, mów. Ale co? No powiedz, co tam masz powiedzieć? A co się stało? No No dobra, bo filmik nagrywam. Czekaj, w kominku drewno przemienię, czekaj. A to przypomnij o, że mamy snapa. Przypominam, że mamy snapa, mów dalej. T4FBS, dodawajcie. T4 coś tam BF coś tam, tu się FBS. Wyświetla. Coś tam BRLS, no. Kurwa. Wpadajcie, no. Robisz. Nie, serio, ja nie wiem, jaka jest nazwa tego nawet. Ty? Czwórka, czy wiesz, cyfrą? No. I potem pybysy. Ty cztery pybysy. Tak, bo mnie to zadezoruje. Dobra, zgadzam. Dobra. Ten. No. Pozdrawiam odcinek i słuchajcie tak, zostawcie łapkę w górę i suba i wtedy Kamil przyjedzie i nagrywam odcinek. Ej, ale mam pytanie, po co ty pozdrawiasz kogoś, jak ja nie nagrywam filmu? Nagrywasz, hejtujesz. Dobra, to zobaczymy w piątek, jak mi nie wierzysz, dobra. Wiesz co, Damian? Wstydź. Ja tego nie wytnę. Ja tego nie wytnę. Nie wytnę tego. Dobra, cześć. Ciao.
Dobra, ja wiedziałem, że Damian zgania. Damian to jest kurde. Damian mnie za bardzo zna, to jest... Ja go się już nie oszuka. Ja go już nie oszukam, niestety. Słuchajcie, teraz zrobimy tak, że został mi osobnik Śpiewam, bo lubię. I ja też do niego sobie zaśpiewam, bo też lubię. Uwaga, będę dzwonić i będę śpiewać. Barkę. Abonent, którego numer wybrałeś, nie przyjmuje połączeń z numerów. A, dobra, to jednak nie. To jednak nie, lecimy teraz dalej. Peterox, osoba, która mnie zawsze wyzywa, bo ja że grafik nie umiem robić. O, zaraz sobie wyjaśnimy, kto tu nie umie robić grafik. Czekajcie, zresetuję nagranie. Dobra, jestem z powrotem. Chyba fokus był słaby przez cały czas. No siema, master, witam. Halo? Ty youtuber, halo? Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było widz serca słów Bożych prawdą. Przeciw mi tekst na Messengerze, to razem zaśpiewamy. Dawaj. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę i znów. Jesteś już rowerem? Halo? Śpiesz mi się kochać raperu, znasz youtuberu. Ty youtuber, halo? No możesz wyjść, Mateusz, bo ja nie wiem, co ty z banem robisz. Kurde, zrower. Jak już śpiewasz to lędy, to mogę... Nie! Ja wiesz co chcę? Żebyś sobie wyszedł stąd. Bo mam taką kartkę, co po niemiecku i po angielsku możesz zaśpiewać ci wanoś. Enne due, wake fake, Mati wychodzi i jest fajnie. Cześć. No idź, Mateusz, jeny, no. Wyjdź. Dobra, Peterok, słuchaj, bo ty mnie zawsze wyzywałeś, że jestem słabym grafikiem, nie? No, nie, to nie. To ja cię teraz skipnę. Okej? Okay? No, mega, czekaj, zaraz wejdę. Nie, ja cię tutaj skipnę. Ja cię tutaj skipnę. Patrz, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze. No i tak się właśnie pośpiesza widzów. Dobra, teraz słuchajcie, zostały dwie ostatnie osoby. I po co właśnie trzymam tutaj drugi telefon? A, no już pewnie wiecie, o co chodzi. Wiecie już pewnie, o co chodzi. Tak, dobrze myślicie. Właśnie sprankuję dwie osoby naraz jednym telefonem. Kogo? Kubiksu i Draksiu. Czemu ich? Ponieważ dzisiaj rozmawiali na live'ie o tym, że jakiś inny prywatny numer do nich dzwonił, żeby pewnie ich zbejtować, że to ja dzwonię, a tak naprawdę to nie byłem ja. I mam tutaj dwa telefony. Jeden tutaj sobie zapiszę Draksia, drugi sobie tutaj zapiszę Kubiksu. I na 3-4 sobie do nich zadzwonię w tym samym momencie, także dajcie mi chwilę, sobie wszystko ładnie przepiszę. A Boże, chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz 2. Odezwij się w wolnej chwili. Wybierz 3. Spóźnię się. Proszę, zaczekaj na mnie. Wybierz 4. Przepraszam, nie dojadę. Nie czekaj na mnie. Wybierz 5. Mam awarię. Zadzwoń jak najszybciej. Okej, dobrze. A więc odzwoń do mnie w wolnym momencie. Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz 2. Odezwij się w wolnej chwili. Wybierz 3. Spóźnię się. Jest. A poprzedni telefon, tak
Niech powiem ci tak, stary, bo dzisiaj z Drak się gadaliście na mój temat, nie? No. I postanowiłem na dwa telefony, że Draksiu, że Draksiu i ty. A Draksiu ma wyłączony telefon. Aha, a ja klikałem ja na Tak, tak, takie, żeby nie było ustawione, to czekaj, ten filmik wyłącz, dobra, no, mów teraz. No, dobra. Nie, no, co to jest? Co? Ja się przygotuję. Tak, nie, no nie, nie robimy takiego czegoś. Dobra, najwyżej tam, no, drag się szansa poszła. Może znowu myślę, że ktoś bejtuje, no, no nie wiem, nie, nie. No, dobra. Ej, w ogóle zrobiłem sobie kominek w pokoju, taki fajny, o. O, koniecznie. No. A ciepły chociaż? Co? Ciepły chociaż? Ciepły stan, ciepły, gorący. Nawet dwa sobie zamontowałem. To też musisz tam jak klimatyzację zamontować. A tam klimatyzację. Wiesz co, jak spadnie mi śnieg, to tutaj śnieg do pokoju wrzucam. Na 200 lajków. Dobra stary, to co tam Kubix chciałbyś powiedzieć do swoich rodziców, którzy to oglądają? Nie wiem, powiem, że tak pozdrawiam. W piątek. No to akurat już był urodziny mojej mamy. No i piękne. No to pozdrawiamy no. Panią mamę. No dobra, to ja pozdrawiam odcinek. No to trzymaj się, Kuba. No, trzymaj się. Hej, hej. I weź tam drag. O, dobra, już się rozłączył. Dobra, także słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tej... Albo inaczej, zrobimy tak, jeszcze raz. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca. Ty, jak Dawid Czech to wyglądało. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten filmik do końca. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, wieczora, miłych Mikołajek. Pamiętajcie o tym naszym dealu, 200 łapek i robię choinkę z tego komputera. Także 200 łapeczek, trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz za Lewika, trzymajcie się.